Cześć, z tej strony Legalna Marta. Jesteśmy dzisiaj na plaży, żeby zrobić ekstremalny test słuchawek Microsoft Surface. Ja mam tutaj taki mikrofon z puszkiem, dlatego żeby nie było słychać tych szumów, ale zobaczymy, czy te szumy będzie słychać przez słuchawki Surface'a. Chciałam pokazać po prostu, czy te słuchawki mają to wyciszanie szumów sprzętowe w mikrofonie, czy faktycznie te szumy będzie słychać. Zapraszam. Wiecie już, jak one wyglądają, więc nie będę ich pokazywała krok po kroku. Bierzemy te przewodowe. Podłączamy pod USB i dodatkowo nagramy sobie też dźwięk komputerem. Nagrywam teraz tym mikrofonem. O, sama nawet słyszę te szumy. To znaczy, chyba ten mikrofon dość mocno te szumy łapie, bo ja je słyszę. Nie wiem, czy jestem w stanie to jakoś zakryć. Nie. Myślę, że na plaży przez te słuchawki sobie nie porozmawiamy. Na drugi rzut bierzemy te bezprzewodowe. Muszę je włączyć i połączyć się bezprzewodowo połączono. Mam taki komunikat w słuchawkach, że połączono się z komputerem i te komunikaty w słuchawkach czasami są bardzo denerwujące, bo jak jestem podczas wideokonferencji na Teamsie, ktoś do mnie mówi coś bardzo ważnego i nagle słyszę 5 hours left, to przeszkadza mi to i lepiej, gdyby to na przykład było gdzieś po prostu wyświetlone, niż co godzinę dostaję komunikat w słuchawkach, ile godzin jeszcze pracy na baterii zostało. Dla niektórych to będzie ogromnym plusem, ale uwaga, zaczynamy testy. Okej, wydaje mi się, że jest lepiej. Jeszcze sobie skieruję to może bliżej. Widzę, że jak nic nie mówię, to pasek się rusza, także złapię gdzieś te dźwięki, ale zobaczymy, jak to będzie brzmiało na nagraniu. Powinno być lepiej, dlatego że nie dochodzi do czerwonego punktu. Ale ja też nie słyszę tych szumów, więc dużo lepiej mi się mówi. Ostateczne moje wrażenie z tych dwóch modeli jeszcze Wam przedstawię. Następne. Przyszła pora na te najdroższe i najbardziej rozbudowane słuchawki, to znaczy mające najwięcej takich gadżeciarskich funkcjonalności, które Wam też pokażę. Włączam, one też są bezprzewodowe, więc muszę się po Bluetooth połączyć z komputerem. I od razu jest takie magiczne wrażenie, że tutaj wokół nic nie wieje. Mamy tutaj dwa pokrętła. Jedno jest do głośności. Już mi słuchawki mówią, maximum volume, że już głośniej się nie da. Prawo, lewo, głośniej, ciszej. A tutaj mogę sobie wyciszyć to, co jest wokół. Teraz mam taki pogłos. Słyszę to, tak naprawdę słyszę szum morza w słuchawkach. To, co wpada do mikrofonu, słyszę. Mogę sobie przekręcić w drugą stronę i będę miała całkowicie... Usłyszałam też komunikat, że maksymalne wyciszanie szumów zostało anulowane. Czyli teraz nie słyszę nic, mam całkowicie zamknięte te słuchawki. Ale zobaczymy, jak z mikrofonem. I teraz ten mikrofon powinien działać najlepiej. To znaczy, testowałam już te słuchawki w biurze, ale nie robi to jakiegoś wielkiego wrażenia, dlatego że w biurze każdy może te słuchawki przetestować i te najtańsze mają najgorszą jakość mikrofonu, później są te bezprzewodowe i te mają najlepszą jakość mikrofonu, mimo tego, że tego mikrofonu z boku tutaj nie ma. Ten mikrofon jest zbudowany i on łapie dźwięk tutaj ze wszystkich stron, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w takich ekstremalnych warunkach i czy faktycznie przy takim maksymalnym szumie jest w stanie nam wyciszyć ten mikrofon wbudowany w te słuchawki. I teraz uwaga, mam dla Was niezapowiedzianą niespodziankę i mam jeszcze inne słuchawki, nie Microsoftowe, ale też zapłaciłam za nie dość sporo. Były to moje pierwsze słuchawki do pracy i to są słuchawki Jabry Evolve 65, które są również bezprzewodowe. Też mają mikrofon i też teoretycznie wyciszają szumy, więc zobaczymy, czy porównując do tych słuchawek Microsoftowych jest ta jakość lepsza czy gorsza. Okej, nagrywam teraz. Tak naprawdę nie widzę żadnego ruchu, żebym cokolwiek mówiła, więc nie wiem, czy te szumy będą się nagrywały, czy nie i jaka będzie jakość tego mikrofonu. Na pewno różnica jest ogromna pod względem tego, że Microsoft ma mikrofon gdzieś tutaj, a Jabra zachodzi mi aż do ust. Minusem jest to, że słychać głoski wybuchające i też zgłaszali mi to klienci, jak prowadziłam szkolenie w tych słuchawkach, że słychać po prostu wszystko. Więc czasami lepiej jest go mieć trochę dalej od twarzy, ale wtedy już ten głos też nie jest taki wyraźny. Podobno ten mikrofon aż tak nie zbiera szumów. Teraz zaczęły się jakieś ruchy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w teście. No więc widzieliście, jak wygląda test mikrofonów. I wyobraźcie sobie, że ja akurat do montowania filmów wybrałabym te pierwsze, czyli te przewodowe. Dlatego, że jakość dźwięku nie jest dla mnie wtedy najważniejsza, ale to, żeby sparować dźwięk z obrazem.
A jeżeli mam słuchawki bezprzewodowe, testowałam to już i niestety ten dźwięk się rozjeżdża. Później widzę obraz niż słyszę dźwięk. I to jest u mnie nie do przejścia, dlatego że nie jestem w stanie montować filmów, kiedy mam taką małą przeszkodę. Nie będę w takim razie w stanie montować na bezprzewodowych słuchawkach, ale one za to lepsze są pod kątem jakości dźwięku. Na pewno te największe, Headphones 2 Plus. I te drugie bezprzewodowe też mają nieco lepszy dźwięk, jeżeli chodzi o jakość mikrofonu. Więc Wy musicie zdecydować sami, jakie będą dla Was najlepsze. Na ten moment już wiemy, że nie jesteśmy w stanie mówić szefowi, że jesteśmy w biurze, będąc na plaży. Słuchawki nam w tym niestety nie pomogą. Zapraszam do obserwowania na LinkedInie i do subskrybowania na YouTube, jeżeli chcecie więcej takich testów, nowości o Office 365 i oczywiście zapraszam do kontaktu.